Pytałem się kumpli, czy to nagrywać. Pytałem się, bo sprawa jest delikatna. Mówię im, słuchajcie, napisała do mnie była partnerka Jakuba Rzeźniczaka. Matka jego pierwszego dziecka. I sprawa jest o tyle delikatna, że to są bardzo prywatne sprawy. To są sprawy, w których ja wolałbym nie uczestniczyć. Tej pani w ogóle nie znam. Nigdy w życiu jej nie widziałem na oczy. Jego znam, mam do niego jakiś sentyment. Ale rany, ona ma rację. Ona ma rację. Najpierw zacytuję wam maila od pani Eweliny. Już tytuł maila brzmi: prośba o pomoc. Dzień dobry, nie znamy się, albo zna mnie pan z historii Jakuba Rzeźniczaka, która nie jest taka prawdziwa, jak on by chciał, aby była. Piszę do pana jako matka, bo nie chodzi tu o mnie, bo ja sobie poradzę. Ponoszę konsekwencje swoich złych decyzji. Tu pada imię dziewczynki, którego wolę nie wypowiadać. Kocha Kubę i na niego czeka. Pyta o niego, ponieważ dopóki był z Magdą, o dziwo kochał, pada tu imię, i miał z nią więź. Myślałem, że po wywiadzie u żurnalisty nic gorszego nie zrobi, ale myliłam się. Dziś w Dzień Dobry TVN bez żadnych ogródek powiedział, że tego dziecka znać nie chce i nie chce, żeby poznała jego córkę. Imię? Ma stwierdzone WWO. Zespół WWO oznacza wysoko wrażliwe osoby. Staramy się wszyscy ją chronić. Za pół roku idzie do pierwszej klasy. Bardzo proszę, panie Krzysztofie, jako matka, wiem, że pan ma dzieci, proszę mi pomóc. Proszę, żeby przestał ranić imię. Ja nie mam, jako matka, wiem, że pan ma dzieci, proszę mi pomóc. Proszę, żeby... WWO? No, Jentker z tym, nie? Z Sokołem, ale to raczej nie jest śmieszne, nie? Jakby miałem już ten żarcik jakby w zanadrzu, że WWO, wiesz, o co chodzi, ale tak stwierdziłem, że to chyba nie dzisiaj. Żeby przestał ranić imię. Ja nie mam siły przebicia w mediach. Pan ma. Z wyrazami szacunku, Ewelina. Zastanawiałem się, czy to nagrać, bo życzę Kubie szczęścia. Ale potem uznałem, że jeśli akurat w tym temacie, który dla mnie jest tak jednoznaczny, nic nie nagram, to znaczy, że nie powinienem nic nigdy już nagrać do końca życia, nic nigdy. Nie mogę się sam kneblować, skoro cały w środku się gotuje. Dlatego, Kuba, sorry, ale ja jako ojciec dwójki dzieci muszę zareagować. Możesz skasować mój numer telefonu, ale ja muszę zareagować. Popierdoliło cię. Wiem, że zawsze chciałeś być dobrym człowiekiem. Wiem, że masz sobie ten pierwiastek dobra, ale niestety stałeś się człowiekiem złym. Stałeś się człowiekiem bardzo złym, czy tego chcesz, czy nie, czy to dostrzegasz, czy tego w ogóle nie dostrzegasz. Patrzę na to, co robisz i jestem zniesmaczony, zażenowany, zawstydzony tobą, wkurwiony, załamany. Kiedy w różnych momentach życia zdarzało ci się pytać mnie o radę, mówiłem ci w sumie dwie rzeczy. Po pierwsze, przestań udzielać wywiadów. I po drugie, skasuj media społecznościowe. Ale rady prywatne nie skutkowały, nie słuchałeś ich, były dla ciebie niewygodne, więc teraz dam ci kilka rad publicznych, ale już ostrzejszych. Kiedy spytałeś się, czy iść na wywiad do żurnalisty, powiedziałem ci, że absolutnie nie. Ale poszedłeś, bo oczywiście musiałeś iść, bo jak gdzieś cię zapraszają, to ty musisz iść, bo nie wytrzymasz. Musisz iść tam, gdzie się świeci światełko czerwone w kamerze. Więc oczywiście poszedłeś i co zrobiłeś? Powiedziałeś, że matka twojego dziecka była kiedyś prostytutką. Potem oczywiście wielka drama, tłumaczenia, kasowanie wpisów, to nie tak miało być, albo tak, albo nie tak. Dobrze powiedziałem, źle, wycofywanie się, powielanie, potem płacz, bo zawsze jest płacz. A na koniec najbardziej absurdalne podziękowania za słowa wsparcia. K***wa, nikt cię nie wspiera, a ty w kółko dziękujesz za jakieś słowa wsparcia. Wbij sobie do głowy, że to, co publicznie robisz, sprawia, że jesteś pośmiewiskiem. Jak ktoś ci daje słowa wsparcia w takich tematach, to trolluje. Ale tak, poszedłeś na ten wywiad i wyszedłeś na totalnego ch***a. Jeśli twoja była partnerka była prostytutką, to przede wszystkim świadczy to o tobie. Jeśli macie razem dziecko, to przede wszystkim świadczy to o tobie. Tak, przede wszystkim zacznijmy od tego. Chodzisz na prostytutki, masz dziecko z prostytutką, a nagle zaczynasz tym wzgardzać i jest to motywem jakby do tego, żeby kogoś zaatakować.
To jest kurwa taka abstrakcja. Chodzisz na prostytutki. Okej. Okay. Co chodzisz? W kurwę uczciwe. Prostytucja jest w kurwę uczciwa. Trzeba sobie powiedzieć wprost. Prostytucja jest w kurwę uczciwa. Ktoś potrzebuje mieć stosunek kurwa seksualny, ktoś potrzebuje pieniądze. I jedna osoba zaspokaja drugą, kurwa, potem sobie płacą pieniądze, jest okej. Okay. Jest to w kurwę uczciwe. Tak szczerze? Pełna legalizacja, kurwa, badania okresowe, podatki, ZUS-y, nie ZUS-y. To i tak jest, więc kurwa nie można ignorować, że tego nie jest. Czy korzysta z tego dużo osób? Ciężko powiedzieć, bo ludzie korzystają, ale wiesz, ale kurwa uchodzą za takich, co o kurwa, jak można tam być, nie? A potem chodzą. Tak szczerze, super. Chcesz chodzić na prostytutkę? Chodź na prostytutkę. Mam z tym zero problemów. Lepiej tak, niż kurwa wykorzystywać seksualnie kogoś, niż jakimś podstępem kogoś zmuszać, niż nie wiem, no nie daj Boże jakieś przestępstwa, nie? W kurwę uczciwe to jest. Ktoś jest zadowolony, bo dostanie pieniądze, a ktoś jest zadowolony, bo będzie świadczona wobec niego usługa. To potem, czy to jest moralne, czy kurwa, czy to się nie gryzie z jakąś religią, czy coś tam, to niech każdy już jakby osądzi sobie samemu, ale z założenia prostytucja jest po prostu, więc nie można negować tego, że jest. No. Dobra, a czemu nie wyskrobała przed to szmacisko urodziło tego dzieciaka tylko dla hajsu? Słuchaj, no niestety jest taka sytuacja, ja nie wiem przede wszystkim, czy ta pani jest prostytutką i nie wiem, czy chcieli mieć dziecko, czy nie chcieli, czy się spotykali, czy się nie spotykali, czy to była wpadka, czy zamierzona, czy nie. Tego nie wiem, nie siedziałem u nich w sypialni, ale no z założenia jakby zabezpieczanie się leży w gestii obu osób, tak, partnerów, a jeśli coś zawiedzie, jest dziecko, no to takie jest ryzyko, które musi ten... Jak będziesz walił konia, to ci obiecuję, kurwa, że nikt nie zajdzie w ciążę, nie? No. Więc to jest... tak to działa. Więc to jest najbardziej abstrakcyjna rzecz, którą można powiedzieć, stary. Chodziłeś na prostytutki, domniemane, tak? Masz dziecko i nagle mówisz, haha, ona jest kurwą. Propsowania prostytucji się u Ciebie nie spodziewałem, ale ja nie powiedziałem, że chodzę i że każdemu polecam, tylko uważam, że jest uczciwa, po prostu. Stary. W kurwę uważam, że lepiej, że ktoś poszedł na prostytutkę, niż zgwałcił kogoś kurwa w krzakach. Albo żeby upijał kurwa dziewczyny w klubie. Albo żeby kurwa robił jakieś inne rzeczy, żeby spuścić z kija, tak? Dziewczyna, i to też taka, wiesz, nieprzymuszona prostytucja, nie, że jakiś handel ludźmi, kurwa, i zabieranie dokumentów i ućpywanie kogoś w burdelu. Nie. Jak ktoś świadomie mówi, okej, pusia dla wszystkich za 100 zł. Pusia dla wszystkich za 100 zł. Jakby, no dobra, pusia dla wszystkich. Kto chce, niech pójdzie. No. Ale ja nie chcę wnikać w sprawy między dorosłymi, bo one mnie tak naprawdę zupełnie nie interesują. Wiem, że różne rzeczy mogą się popsuć między dorosłymi. Ale gdzieś w tym wszystkim jest kilkuletnia dziewczynka, która za chwilę wtedy miała iść, o ile sobie dobrze to wszystko liczę, do zerówki. I żadne dziecko na świecie nie zasługuje, by zaczynać swoje życie z taką internetową kartoteką. Ona, durniu, nie zawsze będzie miała 6 lat. Kiedyś będzie miała lat 14, potem 2. I to jest właśnie najgorsze, to co ja mówiłem. Chłopie, jakby dla swojego ego, tylko po to, żeby, nie wiem, kurwa, bo nawet nie wypadłeś dobrze w tym programie, nie? Nawet nic tam nie zyskałeś. To już nawet nie chodzi o to, że ty sobie zrobiłeś podgórkę, ale przede wszystkim zrobiłeś dziecko, z którego rówieśnicy się, kurwa, będą śmiali w szkole. Nie wiem, ktoś... Trzeba być, kurwa, ciężkim niedojebem, żeby pomyśleć, że to dziecko, kurwa, po prostu przejdzie o tak przez życie.
On jakby de facto i kurwa zakończył kurwa życie publiczne, bo jest osobą znaną, ta afera jest kurwa sprawą medialną i będą cisnąć tej dziewczynce kurwa do usranej śmierci. A potem się kurwa mówi o bullyingu kurwa, o cyberprzemocy, o prześladowaniu, o kurwa 40 innych rzeczach, a własny ojciec kurwa to swojemu dziecku robi. No. No. Rzeźnicza Kobarcza winą dziennikarza, który zadawał pytania. A, no tak. No. I dlatego autoryzował wywiad i sam na to pytanie odpowiedział, nie? No. 20, 24, 28. I będzie ciągnęła za sobą te twoje wszystkie wyznania, które pomagają wyłącznie tobie. Będzie miała znajomych, znajome, kolegów, koleżanki. Nie wszyscy będą ją lubić i niektórzy będą uderzać w najbardziej czuły punkt. Więc ja nie wiem, czy ty zgotowałeś tej dziewczynce piekło. Może nie, bo może świat obejdzie się z tą dziewczynką łagodnie. Może aniołowie wezmą ją pod opiekę. Ale ty zrobiłeś wiele, by zepsuć tej dziewczynce, start do dorosłego życia. Zepsuć jej dzieciństwo i start do dorosłego życia, a może nawet dorosłe życie. Dlatego możesz się na mnie obrazić. Aha, i Rzemek pisze coś takiego. Wywiad miał być o nas, tak był ustalony, nie miały być poruszane tematy z mojej przeszłości, tym bardziej takie, na które już się wypowiedziałem wcześniej i dla mnie to był koniec. Gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie wyglądać rozmowa, byśmy się na nią nie zdecydowali. DD, TVN to telewizja śniadaniowa i takich tematów się nie porusza. A, nie, no to okej. No to tak, no to jakby problem jest to, że ktoś cię o coś zapytał, a nie to, że ty powiedziałeś, że swojej córki nie kochasz, nie? No. Nie. Ja pierdolę, nie? Jaki to jest Pokémon intelektualny. Nie wiem, mógł nawet kurwa skłamać, no. A to już nawet nie chodzi nawet o odpowiedź, że ktoś odpowiedział. Jakby fajnie, że odpowiedział szczerze, nie? Ale jak można być takim kurwa człowiekiem? Ja pierdolę. I by chyba prędzej serce stanęło, niż by powiedział, nie no, ja nie czuję więzi, kurwa, z moim dzieckiem. Wyjebane. No. Ja pierdolę. Płacić za to, co powiem. Ale ja tak uważam. Tak postępuje tylko potwór. Ale jeden wywiad to za mało. Musiałeś jeszcze iść do Dzień Dobry TVN, no bo co, bo cię zaprosili. Musiałeś iść do Dzień Dobry TVN i musiałeś zaszokować kolejnym wyznaniem, że ty tej 6-letniej dziewczynki nie kochasz, nie chcesz znać, nie chcesz, żeby wasze córki się znały. Zajebiste wyznanie prawdziwego mężczyzny. A obok siedzi kurwa żona w ciąży, nie? Co miało na celu? Pomogło ci w czymś? Poczułeś się lepiej? Ta dziewczynka nie poczuła się lepiej, ale ty się chociaż poczułeś lepiej, powiedz szczerze. A czy muszę smarować? Ja pierdolę, czy coś by się zmieniło w swoim życiu, gdybyś ty do tej telewizji nie poszedł? Co by się stało, gdybyś te swoje wyznania zachował dla siebie albo napisał w pamiętniku? Nie wiem. I znowu, takie wyznania świadczą tylko o tobie. Tylko o tobie. To ty sam z siebie robisz bydlaka i potwora. Ale świat nie jest sprawiedliwy. Być może świat zacznie to wykorzystywać i mścić się na niej. Na tej dziewczynce. Dlatego ja to nagrywam także po to, żeby trochę tę sprawiedliwość przywrócić. To ty powinieneś dostać w pier... za tą sytuację, a nie osoby niewinne. Wytłumacz mi, naprawdę lepiej się poczułeś mówiąc w telewizji, że nie kochasz swojej córki? Może uznałeś, że to jest taka kozacka szczerość? Że o, jestem... taki do bólu niezależny, powiem co myślę, powiem jaka jest prawda. Tylko czy twoja córka się lepiej poczuła? Dzisiaj, za rok, za 5 lat, za 10. Czy pomyślałeś o tym, jak ona się poczuła? Czy pomyślałeś o tym, jak ona się poczuje, gdy ktoś jej powie za lat 10,
Ty jesteś córką prostytutki, nie kocha cię nawet twój własny ojciec. Gotujesz ludziom piekło. Zatruwasz życie niewinnego dziecka. W dodatku własnego dziecka. Tylko potwór zatruwa życie własnego dziecka. A wszystko to robisz w atmosferze manifestacji własnego szczęścia. Tu sesja świąteczna, tam noworoczna, tu w sweterku, tu bez sweterka, tu sweterek z reniferkiem, tam z Mikołajem, tutaj całusek w brzuszek, tu całusek w łóżko, w szyjkę, w nogę, wypiekanie pierników, choinka, ubieranie choinki, zdejmowanie bombek z choinki. Ja pierdolę, tego się nie da wytrzymać, człowieku, tego się nie da wytrzymać. Tu z fotografem, tu zdjęcie z ręki, tu znowu z fotografem, tu z ręki, z fotografem, z ręki, z fotografem, z ręki. To jest życie czy sesja zdjęciowa? Twoim Instagramem można by słodzić herbatę, tylko nikt by tyle nie przyjął. Wszyscy by zwymiotowali w pewnym momencie. Uzależniłeś się od mediów społecznościowych. Uzależniłeś się od mediów w ogóle, ale od społecznościowych w szczególności. Mówiłem ci kiedyś, skasuj te konta, one ci nic nie dadzą. One przyniosą ci w dłuższej perspektywie tylko krytykę. Nawet na nich nie zarobisz, bo masz zbyt zjebany wizerunek, więc po prostu je skasuj. Robisz sobie nimi krzywdę, ale co gorsza, robisz krzywdę ludziom naokoło. Możesz przecież kolekcjonować te piękne, prywatne chwile, ale niekoniecznie w publicznym albumie. Można to robić w prywatnym. Można wywołać sobie zdjęcie i schować do książeczki takiej. Nie wiem, czy wiesz, to istnieje. Składa się to, się wkłada te zdjęcia, potem można po latach obejrzeć. Nie trzeba wszystkim w tego wtykać przed nos. Ale ty ćpasz Instagrama. Stajesz się ćpunem Instagrama. Ćpasz lajki. Ćpasz posty. Wciągasz do nosa wywiady i komentarze. Degradujesz się. I jak to w takich przypadkach bywa? Sam tego nie zauważasz. Ćpuny też nie widzą, jak nisko upadły. Nie zauważasz tego, dopiero musi być ktoś z boku, kto ci powie, jak nisko upadłeś. Żałośnie się zatraciłeś. Uzależniłeś się od atencji. Nie mam poczucia, że to ty zarządzasz swoimi mediami społecznościowymi. Mam poczucie, że to media społecznościowe zarządzają całym twoim życiem i prowadzą cię do katastrofy. Ale gdyby to była twoja prywatna katastrofa, to chuj z tym. Gorzej, że prowadzą do katastrofy innych. Ludzi, z którymi los cię w przeszłości przeciął. Ludzi, których minąłeś i zostawiłeś. Pamiętasz taką grę na komórkę Snake? Najpierw tylko kilka pikseli, potem ten wąż się rozwija, jest dłuższy i dłuższy i dłuższy, aż w końcu dość trudno nim manewrować, by nie wleźć w samego siebie. Twoje życie to taki długi zawijas, którym ciężko jest dzisiaj sterować, bo ciągniesz za sobą długi ogon. To nie jest twój pierwszy związek i to nie jest twoje pierwsze dziecko. I dlatego trudno jest tak nachalnie epatować szczęściem, by nie robić przykrości, by nie wywoływać dyskomfortu u osób, które kiedyś były ci przez jakiś czas bliskie. A jako dorosły człowiek powinieneś myśleć o komforcie psychicznym tych kiedyś bliskich ci osób. A już twoim zasranym obowiązkiem jest to, by wyizolować z tych wszystkich historii swoje dziecko i żeby sprawić, by ono dyskomfortu nigdy nie odczuwało. Już sam fakt, że dorasta bez ojca, jest bardzo przykry. A jeszcze, gdy ojciec, mówiąc krótko, dodaje do pieca, to jest przykre. Nie podwójnie, nie potrójnie, tylko razy 1000. I na koniec ty, jak w tej grze, w tym Snake'u, władujesz się sam w siebie. I znowu będą tłumaczenia, opowieści, kasowanie, ponawianie, kasowanie, smutek, żal, oczywiście płacz, zawsze jest płacz. Chyba zawsze jest u ciebie w tym momencie płacz, niezrozumienie, no i podziękowanie za słowa wsparcia. W zasadzie niepotrzebnie powiedziałem, że tak będzie, bo chyba wczoraj wieczorem już się to wydarzyło, już dziękowaliście razem z Pauliną za słowa wsparcia. Ja chciałbym was wesprzeć w pewnym postanowieniu. Skasujcie w p***u te media społecznościowe, nie chodźcie do wywiadów. Paulina powiedziała, to miał być nasz pierwszy wspólny wywiad. Po co wasz pierwszy wspólny wywiad?
kim jesteście, żeby udzielać wspólnych wywiadów? Kuba, wiesz, po co cię zapraszają do telewizji? Nie dlatego, że masz coś ciekawego do powiedzenia, tylko dlatego, że z wywalonym jęzorem biegniesz, kiedy tylko ktoś cię zaprosi i zapychasz ramówkę, gdy ta ramówka ma jakieś puste miejsca. Jesteś ekshibicjonistą i spełniasz żądania wszystkich dziennikarzy, bo oni po prostu muszą z kimś porozmawiać, bo taki mają zawód. Ale ty nie musisz mówić. Tylko no właśnie, ty się uzależniłeś od mówienia. Tylko co opowiadasz? Potem, ojej, to miało nie pójść. To akurat miało... Po wywiadzie powiedziałem, żeby to wycie... No, dowaliłem własnej córce, ale myślałem, że to wytną. 5 lat masz? Ty jesteś wiecznie zaskoczony konsekwencjami swoich słów. Wiecznie zaskoczony konsekwencjami swoich słów. Więc może dla własnego dobra po prostu przestań wypowiadać jakiekolwiek słowa. Zawsze na koniec jest ta niewinna mina i te niby niewinne intencje. Tylko co komu po twoich niby niewinnych intencjach, jak na koniec jest realna krzywda. Tak, ty masz prawo do szczęścia. Masz prawo do swojego nowego życia. Ale inni też mają prawo do tego, byś nie niszczył im życia. Masz ten swój długi ogon. Nie da się nim w nieskończoność tak zarządzać, żeby nie było kolizji. Więc może lepiej usunąć się w cień. Założyć zwykły album, który kupisz w sklepie. Dzięki. Wywołać zdjęcia u fotografa i sobie tam wkładać. Gratuluję ci, że będziesz miał dziecko. Mam nadzieję, że będziesz szczęśliwy, że wam się uda, że to jest ten moment w twoim życiu, gdy wszystko się uda. Tylko serce mnie boli, patrząc, jak poruszasz się jak słoń w składzie porcelany. Jakub Rzeźniczak to przykład. Najbardziej jaskrawy z przykładów zatracenia się w popularności, podsysaniu na siłę tego ognia popularności, w zatraceniu się w Instagramie, w innych mediach społecznościowych. A ja akurat się nie zgodzę z tym, ale to zaraz powiem. Być może więcej osób z tego smutnego nagrania wyciągnie coś dla siebie, bo zawsze jest czas, żeby się wylogować, chociaż na chwilę, a już na pewno wtedy, gdy sytuacja tego bezsprzecznie wymaga. A ja nie uważam, bo jakby diagnozą jest tutaj, że on to robi wszystko, żeby, nie wiem, kurwa, żeby brylować w mediach, nie? Jakby z jednej strony podejrzewam, że Krzysztof Stanowski zna troszkę lepiej Rzeźniczaka, więc być może, ale no nie wiem, czy jest ktoś skłonny jakby poświęcić swoje dziecko, bo to jest swego rodzaju poświęcenie swojego dziecka dla chwili atencji. Ja nie wiem, czy istnieją osoby aż tak zjebane i po prostu myślę, że ten człowiek jest złym człowiekiem.